Cześć wszystkim, tutaj Zajczaki, moi drodzy. Dzisiaj jest totalnie gruby odcinek, więc w tym momencie zostawcie lajka, ponieważ jeżeli pod tym filmem zostawicie 1500 lajków, nagrywam wam kolejny odcinek z takiej może małej miniserii. Także zostawiajcie lajki, oczywiście subskrybujcie kanał, zwanym czerwonym, przycisk musi być czary, ponieważ jeżeli nie subskrybujesz tego kanału, to znaczy, że jesteś albo jakimś debilem, albo nie rozumiem naprawdę. Po prostu zasubskrybuj, tak? Wbijamy 6000. Dołóż cegiełkę do mojego sukcesu, no. Jak już was namówiłem, to fajnie jakbyście w komentarzu napisali IP serwera lub chociaż kraj, na jaki serwer mam wbić, ponieważ dzisiaj będziemy wbijać na zagraniczne serwery i je testować. Ja jestem naprawdę podjarany, więc oglądajcie film do końca, to było na tyle, lecimy. Moi drodzy, jeżeli myślicie, że znajdywanie, szukanie takich serwerów jest łatwe, to nie, ponieważ totalnie nawet nie wiem, co tu jest napisane, no proszę was widzowie. To jest jakiś rosyjski i nie wiem, naprawdę nie wiem, skąd ja mam wiedzieć, jaki to jest tryb serwera? Powie mi kto, to ktoś. Chciałem, żeby były każdy tryb serwera, niestety nie będzie. Znaczy chyba, że trafię jakoś, nie wiem. Oglądajcie do końca. Moi drodzy, pierwszym serwerem będzie jakiś mcmegacraft.org, więc chyba nie wiem, czy to jest jakiś, no podobno rosyjski, więc idziemy z... No tak, to jest na pewno rosyjski. Zastanawiam się nad jedną rzeczą, widzowie. Czy naprawdę ktoś wszedł na moim koncie, na niku Zęciak, na rosyjski serwer i się tutaj zarejestrował, że ja nie mogę się zarejestrować? Czy Zęciak to jest naprawdę jakiś rosyjski nick? Nie rozumiem. Nie, no wierzę, to jest niesamowite. No, typek normalnie wszedł na moim niku, jakiś Rosjan normalnie. No nie wytrzymam. Myślałem, że w tym odcinku nic mi nie zaskoczy. Kurwa, myliłem się. Dobra, moi drodzy, zmieniłem nick. Mam nadzieję, że teraz będzie działało register, hasło. Mam nadzieję, że tutaj nie muszę pisać cyrylicą, bo to będzie grube. Moi drodzy, plan na ten odcinek jest bardzo gruby, ponieważ chciałbym porozmawiać z adminem serwera. Czy tu naprawdę gra tyle osób po prawej, co pisze, że 1400 coś tam? Nie, dobra, chyba jednak tutaj się okazało, że to jakiś scam, bo jak patrzę, ile tu jest osób online i w większości jest zero, więc okej. Chciałbym wiedzieć, jaki to jest tryb. Niestety się nie dowiem. Moi drodzy, chciałbym, moim celem byłoby na pewno, jakbyśmy mogli pogadać z jakimś adminem, że tak powiem, na głosowym. Ja bym gadał do niego po polsku, on by gadał po rosyjsku, najprawdopodobniej, więc jestem mega ciekawy, jakby to wyglądało. Bym mówił mu, że chce admina, ale... Nie wiem, czy by to się udało. Dobra, moi drodzy, stestujmy rosyjskie bedwarsy. Myślę, że jest to dobry pomysł. Dobra, rosyjskie bedwarsy. Nikt by się tego nie spodziewał. Mam nadzieję, że to w ogóle rosyjski serwer, bo tak... Nie no, chyba rosyjski. Może też być ukraiński. No, ciężko mi rozróżnić. Pierwszą rzeczą, którą widzę, to nie ma tego jak na polskich serwerach, że se klikacie villagera, tylko chyba musicie po prostu tu wskoczyć i was chyba łączy. Tak mi się wydaje z lobby, no. Zastanawia mnie, dlaczego na przykład, skoro wiecie, jakby... Są jakby rosyjskie litery, nie? Cyrlica, czy jakoś tak to się nazywa. To jestem ciekawy, dlaczego na przykład gracze nie mają rosyjskich ników. To by było ciekawe, dlaczego... Może Minecraft nie pozwala, czy coś takiego. Nieważne. Tylko teraz się zastanawiam, to jakim cudem oni to napisali, skoro nie mają jakby... Chyba, że mają inną klawiaturę. Nie wiem, nie znam się. Dobra, widzowie, jesteś na bedwarsach. I to jakichś totalnie dziwnych bedwarsach. Nie wiem, o co tu chodzi, a tu się zbiera briki. Ja pierdolę, gdzie ja jestem? Siema, napiszę do nich, siema. Dajcie admina. Raczej nie zrozumieją. Ja bym chciał chociaż wiedzieć, co oni piszą. Niestety, no nie jest to możliwe. Ja pierdolę, ja nie spodziewałem się, że ja będę miał taki problem, żeby w ogóle tutaj ogarnąć, jak tutaj się w ogóle gra, ale dobra, nieważne. Ty, w ogóle testujemy sobie anty-cheata, bo ja zapomniałem, że w ogóle jestem na cheatach, widzowie. Czy działa tu fly? O kurde. O kurcze pieczuny. Widzowie, naprawdę nie jestem pewny, czy naprawdę tu działa fly. W tym momencie się trochę zdziwiłem. Zaraz to zresztą testujemy. Szkoda, że nie wszedłem na innych cheatach, na jakiś, gdzie był scaffold czy coś, bo się boję, że to może być podpucha. Ale jeżeli Rosjanie nie mają takiego dobrego anti-cheata i da się tutaj tak mocno cheatować, to jest naprawdę mocne. Teraz sobie spróbujemy dolecieć tam, ale no kurde, jestem ciekawy. Dobra, widzowie, próbujemy dolecieć. Włączamy sobie killaurę. Lecimy. Ja pierdzielę. Nie wierzę. Ja w to nie wierzę, widzowie, co tu się odwala. Czemu nie słyszę, jak go bije? Dobra, nieważne. Nie wiem, czemu nie słyszę, jak bije ludzi. Ale to nie jest ważne, ponieważ sami widzicie, że rozwalam wszystkich, bo jestem koksem. No patrzcie to, widzowie, tu anty-cheata nie ma, widzowie, na tym serwerze. Dobra, zginąłem, ale nieważne. Ja osobiście nie wiem, o co chodzi na tym serwerze. Nie mam pytań, naprawdę, ja nie mam po prostu pytań, co tu tutaj się odwala. Da się po prostu cheatować. Niesamowite. Rosyjskie serwery są słabsze niż polskie. Możecie napisać w komentarzu. Kurde, ja tak próbuję w ogóle ogarnąć, jak tutaj się gra na tym serwerze. Nie wiem, czy tu ściągnąć mam seta. Ja p***le, co... Ale to jest dziwny serwer. Dobra, moi drodzy, no próbujemy, no i sami widzicie, że mogę sobie latać, więc tak naprawdę tych bloków chyba nawet nie potrzebuję. Włączamy sobie flya, cyk. Jesteśmy tutaj. No ja nie wiem, o co tu chodzi, widzowie, ale no naprawdę jest to mocne, nie? No jeżeli tak to ma wyglądać na rosyjskich serwerach, na każdym, to ja sobie chętnie częściej sobie
Będę... O kurde, ziomek, weź wypierdzielaj. Rosjanie walony. Proszę, proszę zgiń. Dobra, nie, oni mnie gonią. Dobra, widzowie, robimy to. O nie, dobra, dostałem bana. O nie, myślałem, że się uda. Ale w ogóle po jakim czasie, widzowie? Po jakim czasie dostałem bana? Ja pierdzielę. Jestem jeszcze mega ciekawy, czy oni tutaj mają taki tryb jak my. Czyli na przykład Mega Drop, czy Survival Plus Guildie, czy jest takie coś tutaj. Chciałbym to zobaczyć, ale nie wiem, czy jest to w ogóle możliwe, ponieważ nie umiem tego przeczytać. Nie wiem, jaka się to może totalnie nazywać. Nie wiem, no tu jest chyba, na Bedwarsach jest najwięcej osób, ale no... Może... O, 1.16.5, tu jakiś tryb. 1000 level plus dupę. Ja p***dale. Gdzie ja jestem? Dobra, nie, powinienem chyba wejść na ten tryb, ale chyba nie będę... Okej, mogę wejść na 1.16.4. Możliwe, że to jest survival po prostu. Jest taka możliwość. Nie mam pojęcia. Spróbujmy ukośnik G wpisać. Chyba nie ma takiej komendy. Ukośnik help może? Okej, dobra. Są komendy. Ciekawa sprawa. Okej, spróbujmy się dowiedzieć, czy mogę zostać youtuberem. Ukośnik ty. Wymagania? Raczej nie wiem jakie, ale... Chyba raczej nie mogę, nie wiem. Okej, dobra, wpisałem ukośnik ity join i chyba już wiem, o co to chodzi. 1000 subskrypcji chyba i 750 do 1500 wyświetleń. Nie mam pojęcia, o co tu chodzi. Wychodzę. Mam jeszcze kilka serwerów przygotowanych, mam jeszcze z dwa, więc sobie sprawdzimy, czy one również tutaj działają. Widzę, że to jest taki antybot, jak kurde na polskich serwerach. Dosyć popularny. Albo nie, ponieważ on chyba nie działa. Nie wiem, gdzie ja jestem, widzowie. Czy naprawdę? Okej, dobra, udało się połączyć po spadaniu chyba na minus 1000 kratkę, ale okej, udało się, jestem. Nie wiem, czy muszę się tu zarejestrować, nadal nie mam pojęcia, co tu w ogóle jest napisane na czacie, ale chyba się nie zarejestrowałem. Rozpróbujmy sobie hasło 123, możliwe, że to dużo wyjaśni, okej. Jednak powiem wam szczerze, to, że nie znam rosyjskiego języka wcale nic nie zmienia, ponieważ jestem inteligentny. Dokładnie, kurde, tak. Dobra, sprawdźmy, jakie to są tryby. Jest jakiś Kivcraft i jest Creative Plus. Czy naprawdę... Czemu ludzie grają na creative'ach? No, coraz bardziej mnie zadziwiają Rosjanie. Ja bym chciał sobie wejść na Kivcrafta. Czy to jest jakiś survival, czy co? Jakiś w ogóle texture pack? Nie, ja nie chcę ich pobierać od nich, bo się boję trochę. Nie wiem, o co tu chodzi. Nie wiem, czemu jestem na jakimś w***dowie i nie mogę nic zrobić, jakbym miał laga. Czemu ja... Co to jest za skin? To ja nie wiem. Nie mam pytań, gdzie ja jestem. To jest możliwe właśnie, to jest rosyjski serwer, dokładnie tak. Nic nie mam więcej do powiedzenia. Nie wiem dokładnie za bardzo, o co tu chodzi. Myślę, że... Są totalne lagi na tym serwerze i nie mogę nic zrobić. Spróbujmy sobie lecieć. Cofa, jednak mają zabezpieczenia. Ten serwer jest lepszy, PogChamp. Dobra, nie wiem, jak to mam, kurde, tu jest pewnie jakaś pomoc, ale nie wiem, co ja tu robię w ogóle. To jakiś sklep chyba, craftingi chyba? Nie wiem, gdzie jest. Dobra, spróbuję iść na hub, czekaj, to chyba ukośnik hub się wpisywało, no, dokładnie tak. A co jest na Creative Plus? Kurde, jestem... Nie rozumiem, o co chodzi, dlaczego nie mogę wejść na Creative Plus, skoro jest z wersji od 1.8 do 1.17+. Coś chyba im się powaliło. Zmieniamy serwer. Moi drodzy, następny serwer, gwsp.ua. Nie wiem, czemu takie jest IP tego serwera. Nie mam pytań. Myślę, że to może być jeden z najlepszych serwerów. Kurde, jakie animacje w ogóle zarąbiste. Ty, ten serwer może być fajny. Mamy tryb Skywars, mamy tryb... No właśnie taki. Mamy dużo trybów. Dokładnie 4, z czego 2 to są chyba najlepsze. Tak, no. Dobra, moi drodzy, spróbujemy wejść... Moi drodzy, nie wiem, co to jest za tryb, ale wygląda, że może być jakimś chyba gitem. Chyba to jest takie gildie, może to będą. Ty, to są gildie? Jobs. A nie, to są jakieś działki. No to tu nie chcemy być, widzowie. Kurde, chciałbym porozmawiać z adminem, tylko nie wiem, na jakim trybie mogę spotkać admina. Nie wiem, może na Skype PvP będzie taki admin, jakiś chyba lepszy. O, chyba mam admina, widzowie. Dobra, piszmy, hello admin. Nie wiem. Nie wiem, może napiszę do niego give me up. Nie wiem, może coś napiszę w ogóle. Ja nie jakby odpisał, albo nie rozumiem, co pisze, nie wiem. Dobra, plan mam taki, że wejdziemy sobie teraz na tłumacz Google i spróbujemy coś zrobić. Moi drodzy, tłumacz Google, próbujemy robić tak, polski na rosyjski, proszę bardzo. I piszemy, widzowie, tak. Siema, admin. Mogę admina? Znaczy, albo opa? O, op. Ja nie wiem. I wiem nawet, jak to się czyta, uwaga. Zaraz się dowiemy. Privet, admin, ja mogu op. W sumie nawet trochę polskie. Privet, admin, ja mogu op. No, to się znam. To już wiemy, co powiedzieć na Discordzie. Dobra, widzowie, skopiowałem sobie, wkleimy to sobie. Tylko, że problem jest taki, że raczej będzie problem z odpowiedzią jego. Kurde, jestem ciekawy, czy to jest jakiś ukośnik Discord. Albo nie wiem, na czym oni gadają. Problem jest taki, że jak wpisuję ukośnik help, to nawet nie mogę. No nic. Kurde, jakąś skrzynkę otwarłem. Ty, co jest? Co jest? O co chodzi? Coś mi zaraz dropnie chyba. Wow, ale cock server. Admin mi coś napisał. Nie wiem, czy to do mnie, ale do kogoś napisał. Nie wiem, jak to mam sprawdzić, widzowie. Ty, jakbym był sprawdzany przez tych adminów, czaicie to? Ej, ty, Discord mam. Dobra, wbijam.
Widzowie, właśnie wbiłem na rosyjskiego Discorda i totalnie nie wiem, co mam tu zrobić, żeby gdzieś wejść na jakieś centrum pomocy. Myślę, że to może być centrum pomocy, nie wiem. Dobra, moi drodzy, wpiszemy tutaj... W sumie nie wiem, co napisać. Ja pierdolę. Dobra, napiszmy może na czacie admin Discord. Nie wiem, może wejdzie. Gdzie ja jestem? Naprawdę, nie mam pytań. Czajcie to, jakbym dostał admina na rosyjskim serwerze. To było grube. Ty, co jest? Ty, normalnie admin nie bije. No co jest? Ja pierdolę. Ty, dobra, bo ja teraz dopiero ogarnąłem, o co chodzi chyba w tym trybie, bo to jest PvP na wyspach. Tak nazwa wskazuje zresztą, nie? Chyba, tak, no. Chyba tak. Ej, spróbujemy dostać bana na tym serwerze, czekajcie widzowie. Ja mam włączonki Laurę, więc spróbujemy dostać bana, będziemy go sobie bić na kilka kratek. Ciekawe, czy mi da bana, widzowie. Dobra, spróbujemy w ogóle jeszcze flya użyć. No jestem mega ciekawy, czy dostanę tego bana. Ty widzowie, no admin nie chce dać bana. Normalnie admin nie chce mi dać bana, nie? Czajcie to? Czajcie to, że typek nie chce mi dać bana? Zarąbiście. Może o to tu chodzi, widzowie, może to jest taki serwer właśnie, gdzie ten... gdzie można cheatować. Chyba, że zaraz mi napisze, że jestem sprawdzany czy coś. Dobra, włączmy coś, żeby on na pewno wiedział, że mam te cheaty. Kurde, nie wiem, co bym mógł włączyć. O fuck, jakiś ziomek mi bije. Dobra, spróbujemy go sobie rozwalić, czekajcie. Dobra, perła, ty, perła. No gdzie jest ta perła, no? Ty ziomek normalnie z giema, wyrzucaj temy. Faworyzację typ robi, no co jest? Ty czajcie to, że typek robi faworyzację na tym serwerze. Dobra, to ja na pewno nie zostanę zbanowany. Oni to nie ogarniają w ogóle, o co chodzi. Patrzcie to, widzowie. O, dostałem bada. Dostałem bana od admina, no nie wierzę. Widzowie, to było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie lajka, subskrybujcie kanał i napiszcie w komentarzu, czy chcecie odcinek, następny odcinek z tej serii, czy może jakiś hiszpański serwer wam testować, cokolwiek. To tyle, trzymajcie się, cześć.